Norweskie podium na szczycie. Teresa Johaug, Justyna Kowalczyk, 19. Taki jest mniej więcej układ sił w tym sezonie Pucharu Świata. No tak było na drugim etapie Tour de Ski, biegu na 15 km klasykiem. Z Lenzerheide Aleksander Dzięciołowski. Justyna Kowalczyk, slalom gigant między rywalkami, rozpoczęła z 54, a nie z 59 pozycji, bo kilka zawodniczek wycofało się. Straty do czołówki odrabiała momentalnie. Po 800 metrach minęła 30 konkurentek. Po niespełna 3 kilometrach była siódma. Dobrze biegła do połowy dystansu. Potem zaczęła tracić. Czuję się okropnie i czułam się okropnie na biegu. Któryś kolejny raz już w tym sezonie po prostu w połowie dystansu mnie odcięło. I to tak odcięło, że gubię technikę, gubię wszystko, po prostu wszystko. To ma być ostatni Tour de Ski Justyny. Od początku powtarza, że chce z tą imprezą pożegnać się lepiej niż przed rokiem. Wtedy zemdlała na ostatnim etapie. Ale dziś była o krok, żeby narty razem z kijkami rzucić w kąt i zamknąć ten rozdział raz na zawsze. Gdyby nie moja drużyna, która w czasie całego biegu jest co kilkaset metrów, co kilkadziesiąt metrów ktoś jest i nie powiedzieli, że mam to, znaczy nie dopingowali, że trzeba to dokończyć, to pewnie bym ściągnęła numer. No ciężko, co tu dużo mówić. Żadnego ciężaru nie ma za to Teresa Johaug. Startowała 14, już po 800 metrach była pierwsza, a potem wszystkim uciekła. Miała pierwszą okazję, by zostać liderką i zrobiła to. To był jej wyścig. Pierwszy raz w karierze pobiegnę w koszulce liderki Tour de Ski. Bardzo się cieszę, że wreszcie to zrobię. Za nią koleżanki z reprezentacji Ingvild Flugstad-Esberg i Heidi Wenk. Tak też wygląda czołowa trójka cyklu. Justyna Kowalczyk jest 21. To był sprawdzian i sprawdzian dał jednoznaczną odpowiedź, że Justyna z formą nie jest w tym miejscu, w którym być by chciała. I pytanie na dziś to nie to, na którym miejscu Justyna Tour ukończy, tylko czy w ogóle go ukończy. Z Lenzerheide Aleksander Dzięciołowski. Jutro jeszcze w Szwajcarii trzeci etap Tour de Ski, bieg pościgowy na dystansie 5 km stylem dowolnym. Nasza transmisja o 13:05 w dwójce.